Asiu, gdy pojawiła się informacja o waszej separacji, dla wielu było to niesamowite zaskoczenie. Mnie zastanawia, jak to na przykład odbiło się na twoich kontaktach z innymi, bo jesteś przepiękną kobietą. Czy na przykład pojawiały się propozycje randek? Znaczy wiesz co, przyszły z mojej przyszłości nawet znajomi, czy ludzie, które może raz widziałam w życiu, no propozycje, wiesz, już gotowi na drugi, że już musisz mieć drugie dziecko, już jest wszystko co chcesz, będziesz miała, ale wiesz, jestem na takim etapie, że chcę trochę czasu dla siebie, bo zawsze było, miałam jedną relację po drugiej, bardzo szybko się zakochiwałam, za szybko nieraz i myślę, że to jest teraz taki czas dla mnie, teraz mam córeczkę, to muszę o niej myśleć, że ona jest mój priority. To obojętnie kto będzie w moim życiu, to już musi być taki związek naprawdę na serio, zanim nawet ona by poznała kogoś, że wiesz, na razie próbujemy rozkręcić tą sytuację jaka jest i wszystko robimy to, żeby ona nie odczuła, że coś jest nie tak i wiesz, wszystko robimy, żeby ona była szczęśliwa, pod nas najważniejsza teraz. Czasami w życiu bywa tak, że gdy minie trochę czasu, to jednak te powroty są możliwe. Zresztą, tak jak tutaj wspomnieliście, no na razie jest to separacja, papiery rozwodowe są w sądzie, ale zawsze można je wycofać. Czy jest szansa, że u was tak się zdarzy? Wiesz co, nigdy nie mówię never say never, ale no, wiesz, ciężko jest, ja jestem taką osobą, że jak już coś jest nie tak, to ciężko mi wrócić do sytuacji tej samej. Ale wiesz, nigdy nie wiadomo, co życie pokaże, ale no, tak jak ja z Romkiem jesteśmy przyjaciółmi do tej pory, ale no, już bym nie widziała, żeby wrócić do czegoś, co już było. Że to jest w ogóle relacja, troszkę się psuje, jak już jest taka rozmowa właśnie o separacji czy o rozwodzie, że to już nigdy nie myślę, żeby było to samo. A jak w ogóle było na wspólnych wakacjach we Włoszech? Znaczy wiesz co, tak naprawdę wszystko robimy, żeby Asia była szczęśliwa, żeby nie odczuła, że coś jest innego. Było pięknie, każdy moment z Asią jest wspaniały, niesamowity, wiesz, jej... To, co mnie cieszy najbardziej, jak ja widzę, jak ona się cieszy, ona kocha dzieci, to był taki hotel specjalnie, gdzie rodziny przyjeżdżały, to poznała dużo znajomych, nowych koleżanek, nowych kolegów i dla mnie to mnie najbardziej cieszy, że właśnie mogłam spędzić czas z nią i żeby ona się czuła, że wszystko jest okej. Wy na ten moment, jak rozumiem, mieszkacie oddzielnie z ojcem swojej córeczki. Tak, oddzielnie, tak. I jak ona na to zareagowała? Pyta i w ogóle, czy jest jeszcze za mała? Myślę, że jest za mała, ale wiesz co, odkąd ona się urodziła, ona ma bardzo takie spontaniczne życie, że ze mną na plany chodzi, ze mną wyjeżdża, już wszędzie, tak, już była w dużo miejscach, kilka krajach, kilka stanów, że dla niej to jest, myślę, nie jest duża zmiana, bo takie miały życie, że dużo, wiesz, tutaj hotel, tutaj mieszkanie, tutaj dom inny. Myślę, że to dla niej jest teraz fun, że to dla niej jest coś pozytywnego, że o nowe zabawki, nowe łóżeczko, że wiesz, na razie myślę, że ona w ogóle nie rozumie tego i dla niej to jest takie coś nowego, przygoda nowa. A wy w ogóle na przykład rozmawiacie o opcjach powrotu, czy nie ma tego tematu u was? Wiesz co, na razie się koncentrujemy wyłącznie tylko o Asię. Czyli teraz dajesz sobie przestrzeń na bycie mamą, na spełnienie zawodowe i na taki czas tylko i wyłącznie dla siebie, czyli randkom mówisz nie. Na razie nie, na razie czas dla mnie, dla wiesz, projekty, no i numer jeden córeczka, żeby wiesz, najwięcej czasu z nią spędzić.